super słocza, a właściwie ja jestem u super słocza. Tak. I postanowiliśmy, że Wam nagramy open boxa, bo Paulina zamówiła, możesz powiedzieć, jak to w ogóle wygląda? To jest tak, że ja co jakiś czas, mniej więcej co 2 miesiące, Sephora wypuszcza swojego boxa z próbkami. Ich jest to około 8 do 14, jak w tym przypadku. I powyżej 200 albo 250 zł dostajemy to jako gratis. Ale to muszą być zakupy online, tak? Tak, to są zakupy online. Niestety w perfumeriach stacjonarnych tego nie ma, chociaż wiem, że te osoby, które mają kartę Gold, kiedyś w jakichś województwach dostały to przy zakupach stacjonarnie, więc... Aha, to tak on wygląda właśnie, oto ten box. I sytuacja jest taka, że niestety na wycieczce w Warszawie mieliśmy nowy aparat i musieliśmy się nauczyć trochę go używać. Michałek niestety zakrywał palcem mikrofon, więc w niektórych momentach w tym filmie i w tym vlogu z Warszawy, którego kawałek teraz widzicie, będę musiała zrobić voice-over w niektórych miejscach. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone tym razem. Następnym razem już będzie w porządku, znaczy przy następnych vlogach. W tym filmie mam nadzieję, że tak jak mówię, nie będzie Wam to przeszkadzało. Także co chwilę zamiast mnie i Pauliny będziecie słyszeć po prostu mój głos dodatkowo. W każdym razie Paulinie się udało i dzisiaj Wam pokażemy, co jest w środku. My jeszcze nie otwierałyśmy, nie wiemy, co tam jest, ale jedną rzecz Wam koniecznie chciałyśmy pokazać, bo uśmiałyśmy się setnie. Przy zamawianiu z Sephory można dostać tam, w ogóle na marginesie to nie jest film sponsorowany, żeby nie było jakichś wątpliwości. Nie, to jest moje pudełko polowane od... W każdym razie tak, można zamówić pudełko albo cokolwiek zamawiacie z pakowaniem na prezent, no i to też przyszło zapakowane jak na prezent, tam były jakieś, wiecie, bibułki w ogóle. I często jest, tak, kiedyś była taka kartka z Sephory, na której tam można było napisać życzenia i ostatnio Cię poinformowałeś, że będzie ulepszona i uwaga, tak, pokazuję Wam zmienić ulepszoną wersję tej kartki. Ta-da! Rozłóż to, pokaż, jakie piękne. Przepraszam, pokażę jeszcze wnętrze. Wnętrze jest tak gustowne. Jeszcze pokażę Wam tył. Też jest bardzo, bardzo elegancki. Także no trochę to nas rozwaliło kompletnie. Nie, to jest trochę taka kartka, gdzie my wpisujemy życzenia, ja tam napisałam. No, także to trochę nas ubawiło. Ale dobra, to co, zaczynamy, zobaczymy, co tu jest w środku. Tak. I pudełeczko, to jest standardowe takie pudełko z Sephory, tylko jest właśnie ta świąteczna wersja. I Paulina już się postarała i sprawdziła Wam wszystkie rzeczy, które są tam, za ile i w ogóle. I ja będę prezentować miniaturki, a Ty prezentuj, co tu po kolei. Co mam szukać? Pierwsza jest próbka podkładu z Too Faced, on się nazywa Born This Way. I ma taki, o, jest, a tu jest w ogóle mnóstwo kolorów i teraz jest bardzo popularny, tak, bo odkąd wiem, że wszyscy nie mówią, ty! W Polsce jest 6 kolorów. Ona jest bardzo duża. Jaki to jest moim kolor? Moim zdaniem, jaki to jest kolor? Ha, żebym Ci powiedziała. Light beige. Tak, jest 6 kolorów, ten jest chyba 3 albo 4, coś na takiego. Na tym jest, że jest mnóstwo więcej kolorów. Tak, w Polsce mają wejść nowe kolory w przyszłym roku i on kosztuje 139 zł za 30 ml. I ma pompkę. Wow. No, nie, serio, jak to jest tylko to jest zaskoczona. Dobra, czyli ta jest na plus. Co mamy dalej? Następnie mamy serum z Estée Lauder. Serum z Estée Lauder, dobra. I tu oczywiście straciłyśmy dźwięk. To jest właśnie to serum z Estée Lauder. Ono ma 7 ml. I pełnowymiarowe ma 30 ml za 319 zł, tutaj Paulina nam sprawdziła. To jest taki olejek Advanced Night Repair, który jest bardzo popularny. I tu właśnie jeszcze mnie Paulina pouczyła, że można go używać pod makijaż, a ja na przykład kompletnie nie miałam pojęcia, że to wszystko tak działa. Serio? I podobno bardzo się dobrze trzyma. Tak? Nie, nigdy nie próbowałam, ale dobra, to mamy. Co mamy dalej? Następnie mamy jakiś krem z Shiseido pod oczy. Jakiś serum. To jest Shiseido. Dobra, mamy. O, też jest wielki kartonik, który zapewne zabiera niewielkie opakowanie. Ma 5 ml w środku, a pełny ma 15 ml, czyli mamy 1/3. Uwielbiam takie akcje. Tak. Masz, karton jest gigantyczny, a w środku jest bardzo mały. Pełnowymiarowy kosztuje 259 zł. Widzisz, że mi się ręka trzęsie? Masz 1/3 produktu, to się trzęsie. Nie, bo kawę wypiłam się, to dlatego. W ogóle mam nadzieję, że wybaczycie nam, że właśnie siedzimy sobie w poduszkach, ale mamy wieczór taki do odpoczynku i właśnie otwieramy, co tam Sephora przysła. Co mam dalej? Następne jest coś do włosów. O, z Bumble and Bumble. Tak, to jest... Blow Dry Repair. To jest taki krem, który się nakłada przy suszeniu, żeby... zdrowy wygląd przy każdym użyciu. One mają... Mogę odkręcić? Tak. One mają bardzo fajny zapach. Zobacz, tak kosztuje... Znaczy, chemiczny, ale nie jest przykry. Ale taki trochę fryzjerski, faktycznie. No taki spoko, tak, że po użyciu tych produktów moim zdaniem... Sorry za mój telefon. Po użyciu tych produktów moim zdaniem jest tak, że właśnie czujesz, jakby włosy były jak od fryzjera. Ale myślę, że mają dużo tych silikonów. Nie ma składu na nim niestety, ale no, jak znam życie... To kosztuje 149 zł za 150 ml. Ale podejrzewam, że jest wydajne. No. Następnie mamy próbkę z Hugo Boss. Hugo Boss mam, tak.
No tutaj wiadomo, to jest jakiś tam zapach, który kosztuje też 200-250 zł. A to jest męski czy damski zapach? Męski. Damski będzie na samym końcu. O, jest proszę bardzo w takiej oto buteleczce. Śliczne. Także, ale jest coś w tym, nie? Że wszystkie te produkty, one nawet jak, one nie muszą być nawet super turbo dobre, ale jak są miniatury, to zawsze są urocze. Jak też Mika z Burberry, którą chciałam pokazywać. O matko! Może powinienem ją przynieść. Chyba, bo ten wam, wrzucimy wam to zbliżenie, super. Bo jest normalnie mega turbo fajna. Co mamy dalej? Następnie mamy taką pomadkę, która podkreśla naturalny kolor ust, czyli coś, co ty kiedyś polowałaś. Tak, polowałam. Ja bardzo chciałam taką pomadkę z Diora? Ona się nazywa Dior Lip Glow albo coś takiego? Lip Maximizer. Być może, się lepiej znasz niż, niż ja. Tak. Niestety jej nigdy nie kupiłam w sumie, nie wiem, bo chyba ty no mnie przekonaliście. No bo ja ci nie wartać! Dobra, no. Ale kupiłam tą z Catrice, która jest tak chemiczna, że się czujesz jakbyś lakierem do włosów rozmarował. Nie wiem ile to ma ten pojemności, ale normalnie ma 27 grama za 45 zł. Chyba nie ma tu pojemności na nim, obawiam się. A nie, przepraszam, 0,03 uncji, czyli 1,1 grama. I to jest kolor... Nie to ma koloru. Ma, Unique Pink. Nie ma, że nie. Dobra, co mamy? Mamy serum z Klinik, który się nazywa Custom Repair. I ono ma. Proszę. Składnik, który ma wyglądać Klinik Smart. To się nazywa tak, Custom Repair. Tak. Eye Treatment. A i to jest serum pod oczy. Proszę. Kosztuje jedynie 400 zł za 50 ml. A jest, proszę bardzo, również pompka. Postarali się, nie powiem. Ale coś w tych boksach jest, że jakbyś dostała takie, taką, nawet taką samą ryślę w saszetkach, to już by nie było to samo. Nie, nie, nie użyłabym nawet. Serio? Nie, chyba nie. Nie, ja nie. Ja tak średnio z ich produktami do twarzy się mam, ale lubię te. A używałaś kiedykolwiek? Kiedyś próbowałam, i to też z próbek, bo nie kupiłam, bo skład mnie tak nie za bardzo zachęcał. Są takie żółte, all about, nie. Coś tam Day Moisturizer, takie luźne. Są te trzy kroki. A, tak, z, tak, taki balsam. No, no i tego używałam, jakoś tam niespecjalnie mnie porwało. Dobra, co mam dalej? Następnie mamy wodę, która jest primerem ze Smashboxa. To koniecznie chciałam spróbować to. Ja bardzo to chciałam kupić, nie kupiłam. Water. To kosztuje za 120 ml 140 zł. Cały YouTube, który ja oglądałam, o tym mówił i dlatego ja chciałam też spróbować. A ciekawe, czy to jest, mogę też odkręcić? Otwieraj. Czekaj, bo ciekawa jestem bardzo, czy ona ma atomizer, czy nie. Ma! Pśnijmy. Ciekawe, czy ty. I moja pierwsza wspomina, czy da się to odkręcić i napełnić ponownie. trzymaj. Podobno też. Podobny produkt ma MAC. Ale jest bardzo fajna mgiełka, ty. Tak. Nie wiem, ciekawe, gdzie ma... czy widać, ale... Nie widać. Wiem. Nie widać, ale ciekawe... Widać. Jest... Widać? Pokaż. Na tle poduszki tej granatowej ładnie widać. Pokaż. Całkiem przyjemny zapach, jak na takie te. Myślałam, że będzie, wiecie, takim alkoholem ostro dawał. I skład tego jest całkiem przyjazny, sprawdzałyśmy. No, wtedy. Tak, kiedyś właśnie czytałyśmy i tam całkiem wyglądał, a tu jest 5 ml i... To taki primer bez silikonów, jak ktoś nie lubi silikonów. Ciekawa jestem tylko, czy będzie działał. Następnie mamy też primer, tylko z barwy. Który macałyśmy wczoraj w Sephorze. Tak. I ja chyba go chcę. Jest bardzo fajny. Nazywa się Fresh Glow i jest w takim oto. Tak, są dwa kolory do wyboru, to jest jaśniejszy, a ten... Ten drugi to wyglądał jak bronzer. Tak, troszkę tak. I to coś kosztuje za 30 ml jedynie 179 zł. Tak. Promocja! Po prostu promocja! Dobra, co mam teraz dalej? Będziemy trochę hałasować, bo to jest pomadka. To jest pomadka? To jest pomadka. O matko, dobra, to... I to jest taka pomadka, która jest teraz kultowym produktem na stronie Sephory. Tak, i jak ona się nazywa? Szybko to wyjmę, jak plaster. Kremowa pomadka do ust. Na pewno ma też swoją... Która ma świetne opakowanie, de facto. Taka... To się wysuwa... Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale to się wysuwa. Tak. Wiecie co, to jest... Piękny, ja wiem, że to jest nadmiar totalny. To są jeszcze jakieś bibułki. To jest totalny nadmiar, ale czy to nie jest po prostu rozkoszne? Zobaczmy, jaki jest kolor. Przepraszam, że mi się tak straszliwie trzęsą ręce, ale naprawdę dzisiaj piłam kawę pierwszy raz od miesięcy i... How cute. Nie wiem, jaka jest tylko pojemność. Nie wiem, ale jest urocza. To jest 1 gram. A tu Paulina mówi, że 2,2 grama ma duże opakowanie tej szminki. No, nie oszukujmy się. A to jest prawie pół produktu, bo 2,2, a tutaj jest 1. No także a pełna kosztuje 149 zł. Ładne, kolor ci się będzie podobał na bank, już widzę. Taki nudziak ciepły. Rozkwinaczka troszeczkę. Zrobimy swatcha. Zrobimy swatcha. O!
Ma trochę takie krycie jak błyszczyk. Tak. Ale no nic, może zobaczymy. A taka wiesz, żeby do torebki wrzucić? Tak, następny produkt tobie się spodoba, albo i nie spodoba. To jest maskara. O. I tutaj mamy... Ile tu mamy? Ojejku, to jest... Szodu? Nie, tu na dole. Jakie małe literki? Nie, tu nie ma. Pełnowymiarowa jest za 129 zł. Nie powiedzieliśmy, co to jest za maskara. Z Benefitu to jest... Roller Lash. Tak. I tu jest 0,1 uncji, czyli 3 gramy. Ja słyszałam dużo bardzo też na YouTubie o tej maskarze. To jest ta, która ma taką z gumy zrobioną rączkę. Tak, taką... Znaczy uchwyt jakby, nie? Tak, no, tak. Też taka mała. Nie otwieramy jej, nie pokazujemy szczoteczki, bo chyba pewnie muszę jakiś jeszcze ten otwarte i nie chcę, żeby wyskoczyło. No, pewnie tak. To nie można kupić 4-gramową za 55 zł, czyli... A to nie jest tak dużo. Mi się wydawało, że one są droższe. To jest z Benefitu. No bo pełna kosztuje 129. Aha, czyli ta mała kosztuje 55. Mhm. Czyli opłaca się polować na boksa. Opłaca się polować na boksa. Następnie mamy bronzer. Chocolate Soleil. I teraz ja mam taki, znaczy nie wiem, co to jest za kolor, zaraz to powiemy. Kolor. To jest mój kolor? Mhm. Ja mam taki duży, który też ty dla mnie znalazłeś, o ile się nie mylę. Taki oto. I cały czas wszyscy mówią, że one pachną czekoladą. To ci pachnie naprawdę czekoladą? Ja już sama nie wiem. Pachnie jakoś. Wczoraj nasi panowie mieli rozkminę na temat tego zapachu i stwierdzili, że to pachnie czymś słodkim, chemicznym, tak? Siedzę tutaj, ale widzę tylko takie lekkie... I tu znowu straciliśmy dźwięk, ale w tym momencie chłopcy nam się żalą. Michałek się żali, że boli go ręka. Ja go uprzedzam, że na pewno już niedługo tutaj skończymy. No i tutaj jeszcze mamy parę słów na temat tego bronzera. Paulina mówiła, że 4 gramy jest w tym opakowaniu, tym malutkim, które ja tutaj mam w ręku. I ono jest naprawdę z fajnej jakości. To nie jest taka próbka, wiecie, plastikowa, która się rozpadnie za 2 minuty, tylko naprawdę całkiem spoko. I następnym produktem jest jakiś krem z dr Irene Eris. I tak naprawdę tutaj największa rozkmina była na temat tego opakowania, które jest genialne. I podejrzewam, że za chwilę jak nam wróci dźwięk, to o właśnie, i się rozkłada jak Transformers. Lifting Perfect Anti-Wrinkle Day Cream. Czyli mamy SPF 20 i to jest 25 ml, to jest pół normalnego opakowania, krem do twarzy. Tak, normalny ma... To jest 25? Tak, 25 ml jest napisane. Normalne produkty tej firmy kosztują około 200 zł i mają około 30 ml, więc... Wow! To czyli bardzo dużo w takim razie. Tego konkretnego nie znalazłam na stronie, nie, ale... Standardowy też... krem ma 50 ml, nie? Tak, przeważnie. Dobra, odłożę to tego Transformersa, żeby ci go nie rozwalić. I ostatnią rzeczą jest próbka Kenzo. Która ma piękne opakowanie. Która ma usta. I 3, 2, 1, znowu mamy Underwater. Paulina tutaj pokazuje nowy zapach z Kenzo. Tutaj to jest jakiś najnowszy zapach, ja tam nie znam się aż tak bardzo, więc nie będę tutaj wnikać. W każdym razie to jest taka buteleczka, miniaturka. I teraz przyszedł czas na szybkie podsumowanie tego boksa. Co było warte, co nie było niewarte. Paulina mówi, że uważa, że było warto na niego polować. Większość produktów jest w sumie całkiem spoko. I chyba głównie dlatego, że było mało pielęgnacji. Tak. Ale tak jak już miałam na przykład powiedzieć, że o, tak wszystkim chciałam wypróbować i specjalnie bym zrobiła zakupy? To raczej nie chyba. To raczej nie. No właśnie dla mnie to tak, mówię, z pielęgnacji to bym chyba nic nie użyła, bo się obawiam, żeby mnie większość uczuliła. Tuż do rzęs mnie ciekawi. Ta pomadka jest rozkoszna, więc... sorry, no taka prawda, pomadki małe, wszystkie są rozkoszne. Ten z Burberry, ten primer na pewno bym chciała spróbować i ten ze Smashboxa. A nie, w sumie czekaj, to na plus. To jest dużo na plus. Bo jest dużo makijażu małego. To na plus. Tak, pomadka. Podkład to też chyba na plus. Pomadka ta z Sephory też jest na plus. Mm. Perfumy damskie są też na plus. Są też męskie. Perfumy męskie, nie wiem, Hugo Boss chyba, nie wiem czy Michał jakieś takie miał, ale chyba mi się nie podobały. I ogólnie, czyli tak, jak dla mnie to wszystko jest na plus. Jest mało pielęgnacji, więc jest fajnie. Jest mało pielęgnacji, więc jest fajnie. Dobra, tak. To macie takie oto podsumowanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że było to dla was coś ciekawego i że kto nie wiedział, to teraz może się tam dowie, że coś takiego ma miejsce i można tam sobie czasem utrafić. Raz na 2 miesiące, podejrzewam, że teraz będzie w lutym na walentynki. Pewnie tak. W zeszłym roku tak było przynajmniej. Czyli cóż, dajemy wam znać, że coś takiego jest. To był nasz open box i nasze pierwsze wrażenia, bo ja też jeszcze nigdy tego nie miałam w ręku. Wcześniej nawet nie wiedziałam, że coś takiego ma miejsce, że oni robią takie cuda. No i cóż, dziękujemy za oglądanie. Zostawcie nam koniecznie łapkę w górę i cóż, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!